Przechodzimy do czołgów ciężkich. Już mamy blisko końca, więc chcę się spieszyć, żeby zdążyć przed trzema kwadransami, żeby trwał ten odcinek. Panzerkampfwagen B2 740F. Kolejna maszynka, którą też robiłem misyjki. Bardzo fajna rzecz. Ogólnie bardzo wytrzymały czołg. Zniknął, przepraszam, z sklepu premium, kiedy pojawiło się drzewko francuskie, to była chyba łata 9-7, żeby jakoś tam nie kolidować z tymi wszystkimi Somułami i innymi B2-kami. Do tej pory nie można go w jakiś sposób kupić już w sklepie premium, czasami się pojawia jako oferta specjalna. Polecam wam serdecznie, naprawdę bardzo twarda maszyna. Pancerz, jaki tutaj mamy zamontowany, 60, 60 55, to jest kadłub, bieżyczka 46, 46, 46. Ciężki, absolutnie do przebicia. Oprócz wiecie jednego miejsca, tu macie weak point, jeśli wiecie, gdzie strzelać goldem, to spokojnie wam te pociski tam wejdą. Oczywiście sama maszynka bardzo fajna, działo 2 mm, drugotierowe, niestety 4,7 cm, 52 obrażenia na penetracji 55. Ja gram tylko na goldzie, czyli penetracja 90 mm. A, jak szaleć, to szaleć. Można sobie tą zabaweczką nieźle staty porobić oraz nawet się fajnie pobawić. VK4503, kolejny pojazd, który się poczułem trochę oszukany, jak go kupiłem. Siódemka premium, która była do kupienia chyba w zeszłą zimę, z tego co pamiętam. I powiem szczerze, że no ten czołg jest średni, bardzo średni, mimo to jest ciężki czołg, to jest średni, nie chodzi mi o klasę pojazdu, tylko o jego wartość, jeśli chodzi na polu bitwy. Pancerz, powiedzmy taki sobie, działko ósmotierowe, 8 cm, 240 obrażeń na 203 mm przemiany blachy, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tu macie niby lekko skontowany ten pancerz, ale tutaj wszystko jest tak pod takimi kątami mimo wszystko, że wchodzi elegancko. Właz dowódcy jest troszeczkę płaski, ale też wchodzi, no i najgorsze to jest to, ta przestrzeń pomiędzy kadłubem a gąskami, tutaj wszystko widać po prostu i każdy strzał tutaj się kończy zazwyczaj z podpałą albo jakimś srogim damage'em z heków, więc nie polecam wam tego pojazdu, nie kupujcie go, u mnie stoi w garażu tylko po to, żeby był. Miałem o nim pozytywne zdanie na początku, ale im więcej z nim grałem, tym bardziej się irytowałem po prostu, więc szkoda gadać. Czołg bardziej kolekcjonerski niż nadający się do gry. Mój ostatni zakup, VK13801 Mauer Brazier, ostatni czołg, który kupiłem w zeszłym roku, premium. Ogólnie strasznie ten pojazd lubię. Ja wiem, że on nie spełnił w ogóle oczekiwań graczy, no wiadomo, liczyli na jakiś super mega mausowaty czołg. Niby mausowaty jest, ale nie jest tak mausowaty, jak powinien być, niestety. Bardziej taka to jest VK101 zwierząt z przodu, ale powiem wam, że ja osobiście się nim bardzo dobrze bawię, bardzo dobrze mi się nim gra. Ma fajny ten weak point schowany, ta dolna płyta za taką blaszką, jak widzicie. Dodatkowo ma tutaj potężny wartość pancerza na z przodu i z boku, i z tyłu zresztą też. Wygląda świetnie moim zdaniem, szczególnie ten rower jest dla mnie uroczy. No i to działko, które mam tutaj zmontowane 9-tierowe, 12,8 cm, 440 obrażeń na 220 mm przemianej blachy, robi roboty. Po prostu dobra ósemka, która nie ma robić obrażeń, a ma je przyjmować, więc na jakieś misje, na odbijanie polecam wam tego Huncwota Mauer Brazier, spokojnie wam te misyjki będzie robił z palcem w nosie. Lew, moja pierwsza premka, jaką zakupiłem w ogóle, mamy, widzę, dwie odznaki biegłości na ten czołgu i często nim gram. Fajnie zarabia, jak na ósmotierowy czołg średni, przepraszam, ciężki premium. Jak mogę nawet stwierdzić, że to jest jeden z najlepszych zarabiaczy, jakie można kupić sobie. Stosunek kupienia kwoty, jako trzeba zobaczyć ten czołg do tego, co zarabia, naprawdę jest bardzo fajny. Polecam go wszystkim po buffach, może nie ostatnich, ale jakie otrzymał przez te wszystkie lata. Naprawdę fajna maszynka, więcej amunicji dostał, miał lepszą depresję, lekko zwiększony pancerz, te kąty, więc naprawdę bardzo fajna machina. Polecam wam serdecznie, ja się tym czołgiem świetnie bawię i może niedługo spróbuję sobie uderzyć na trzecią biegłość, czemu by nie, jakiś czołg z tą biegłością trzeba mieć. E-setka, czołg, którym na początku grałem jak szalony, a potem po prostu przestałem. Zacząłem się bardziej grać tym czołgami, po pierwsze lekko niższego tieru, a po drugie bardziej mobilnymi. Bo mimo wszystko E-setka to jest czołg bardzo, bardzo wymagający. Przede wszystkim dlatego, że ma dosyć widoczne weak pointy, zwłaszcza patrząc na te poliki. Pamiętacie, że jak się kontujecie E-setką, to razem z wieżą, nie kontujecie się samym kadłubem i patrzycie sobie bezpośrednio na wroga, bo wtedy te poliki wam elegancko wszystko łykną jak leci. Zwłaszcza na goldzie, to już nie będzie większego problemu. Tak samo ta beleczka na górze też potrafi łyknąć. Pamiętam, że strzeliłem kiedyś w E-setkę z Godzilli, z tym jej hashem, i trafiłem właśnie w tą belkę za 2000 obrażeń, więc powiedzmy 90% punktów życia od razu tej E-setce zeszło. Ogólnie działko też wymagające. Ciekawe, E-setka ma oczywiście do wyboru dwa działka.
Pierwsze to jest działko z E75, czy z Mausa powiedzmy, a drugie to jest właśnie 15, którą niestety trzeba grać na goldzie głównie, bo inaczej po prostu to się mija z celem. Samo działko 750 obrażeń na 246 mm przemiany blachy, na goldzie 334, więc już widzicie, że niestety poniżej 300 mm na dychach, no ciężko zagrać, a mimo wszystko ten damage naprawdę bardzo fajnie wchodzi. Ogólnie czołg cały czas lubię, może do niego kiedyś tam wrócę, sobie pograć z portem tymi wolnymi pojazdami, na razie esetka sobie stoi w garażu i odpoczywa na, powiedzmy, emeryturze. Maus, podobna sprawa co z esetką, lubiłem tym czołgiem strasznie grać, zwłaszcza jak robiłem misję na odbijanie. Dla mnie król odbijania i pancerza jest jeden, żadne tam typki japońskie, dla mnie Maus rządzi i rządzić będzie i koniec, kropka. To jest dla mnie najlepszy czołg, jaki można grać sobie na odbijanie pancerzem. Pancerz, jak widzimy tutaj, bardzo gruby, 200 z przodu, 185 z boku, 160 z tyłu, wieżyczka 260, 210, 210, no i działko 10-tierowe, 12,8 cm, damage 490 na penetracji, 246, czego chceć więcej niż taki fajny kawał stali, powolny jak powolny, ale naprawdę świetnie odbija, świetnie się, można nim po prostu pojechać przez środek pola. Jeśli nikt was z boku nie zaskoczy, to spokojnie możecie sobie podbijać te pociski jak szaleni. Bardzo lubię ten czołg i dla mnie właśnie, jak mówiłem na początku, król jest jeden i jest nim po prostu Maus. Ostatni czołg ciężki, jakie mam wam do pokazania, to jest czołg z kampanii zdobyty, jeszcze jak byłem wtedy w STX, jak pozdrawiam serdecznie. Zdobyta VK 7201K, taka, powiedzmy, połączenie fałki pancerka Wagen 7, który teraz nie wszedł do drzewka, z esetką, bo właśnie działo mamy z esetki, a resztę mamy z tego pancerka Wagena 7 i mimo wszystko ten pancerka Wagen się lepiej sprawdza niż VKK, co nie zmienia faktu, że mi się tą fałeczką dużo lepiej gra. Oczywiście pancera jeszcze nie mam, czeka do kupienia. Fałka dla mnie świetny czołg, to jest tak fajnie, ogólnie w ogóle po ostatnim rebalansie, jeśli chodzi o wygląd, fajnie wygląda, taka się taka kompaktowa zrobiła, taka troszeczkę wyższa, ale bardziej zgrabna. Ten łeb jak duży, to działko, no ogólnie fajnie wygląda. Oczywiście zrobili to, żeby odróżnić dwa czołgi, właśnie VK i pancerka Wagena. Działko z esetki, to już wiecie, czym strzelam głównie. Oczywiście Gold wchodzi tylko i wyłącznie w grę. Pancerz też nawet przyzwoity jest, więc jest z czym odbijać. Oczywiście tutaj mamy weak pointy, jak się tutaj obróci delikatnie, wie, że tutaj wchodzi niestety pod te płachty. No i oczywiście dolna płyta też czasami potrafi łyknąć, chociaż mimo wszystko coś tam potrafimy też odbić, więc polecam wam serdecznie, jeśli macie do wyboru jakiś czołg z kampanii, to albo fałeczka, albo 907. Inne czołgi to raczej uwagi większej nie zbudzają. Przechodzimy do TD-ków. Ostatnia część i już powolutku kończymy. Mam nadzieję, że się wyrobię. Panzerjäger 1. Czołg, który jest u mnie w garażu tylko po to, żeby zrobić na nim masterkę. Oczywiście wbijam kolejne czołgi, jeśli chodzi o masterki. Z racji, że już praktycznie mam wszystkie dychy wybadane, to teraz wypadałoby te masterki porobić, właśnie bawię się w Turoka. No i właśnie czekam, aż troszeczkę zrebalansują całą zasadę rozdawania tych emek, bo niestety na razie ten system leży i kwiczy. Nie wiem, na czym ono polega, nieważne jaki damage zrobię, nawet kiedy zrobiłem chyba tysiaka na tym czołgu, ciągle pierwsza klasa, więc nie mam pojęcia, jak ten system jest liczony. Ogólnie jest, z tego co słyszałem, po prostu zepsuty, jeśli chodzi o pierwsze, drugie tiery, więc czekam, aż to delikatnie naprawią i wtedy postaram się wbić po raz kolejny emeczkę na tym czołgu. Jak Panzer 38T Hetzer, odkupiłem go, kiedy była tutaj do kupienia oczywiście zniżka z choinki tak zwanej, więc sobie tego tą czwóreczkę za darmo odkupiłem i się świetnie na niej bawię. Oczywiście zamontowany troll, 105 mm, 350 obrażeń na 64 mm penetracji, ta samo na goldzie, tylko goldem gram, 104 mm i haeczki w raczego 410 na 53, bo ten gold nie zawsze wchodzi, to są kumulaki takie dosyć parszywe, więc mimo wszystko warto mieć obuchy, jakby co, na przykład na cele typu KW-1 albo inne, bardziej potężnie opancerzone. Bardzo fajna maszynka, one shot, one kill, zazwyczaj tak wygląda gra tym czołgiem, a ogólnie maszynka bardziej taka właśnie do odstresowania się i do zrobienia fajnej bitwy, żeby troszeczkę tutaj odsapnąć. Sztuk 4, o nim właśnie mówiłem, jeśli chodzi o czołg z misji. Najgorszy shit, jaki można było dać, jeśli chodzi o czołgi premium z kampanii. Absolutnie czołg
nauk nie jest adekwatny tego, co trzeba zrobić, żeby go zdobyć. Oczywiście te misje nie są też trudne, bo to jest pierwsza część kampanii, ale z drugiej strony no, ludzie się pocą, żeby zrobić te podpały, żeby zabić te arty i dostają taki właśnie oto szrot, który po prostu u mnie stoi w garażu i nic nie robi. Damage na tym pojeździe 110, na penetracji 110, pancerz pomijalny 80, 30, 20, ma te tutaj boczne ekrany, ale to nic nie daje. Dla mnie kompletnie czołg niepotrzebny, ale jest w garażu, bo go zdobyłem, nie sprzedaję go, więc mimo wszystko niech sobie siedzi i niech się kurzy. Dicker Max, zdobyłem go ostatnio, nie kupowałem go, zdobyłem go podczas misji, jaką można było zrobić właśnie dosyć stosunkowo niedawno, chyba w lato zeszłego roku, żeby sobie ten czołg zdobyć. No i jest w garażu i tyle. No jest, po prostu stoi sobie w tym garażu. Kolejny czołg premium, który mam w kolekcji. Ósmotirowe działo, 105 mm, 300 obrażeń na 169 mm blachy. Bardzo fajna maszyna, zwłaszcza, że ma opuszczanie działa, proszę Państwa, minus 15 stopni, więc spokojnie możecie tutaj wyjechać za tą góreczkę, tutaj sobie działko opuścić i napieprzacie wrogów. Oni Was nawet nie widzą, widzą tylko delikatnie Wasz czubek i to działko, więc naprawdę fajna maszyna do robienia damage'a i też jak nieźle zarabia jak na szósty tier. Krupsteier Waffenträger. Na początku go kupiłem i klonąłem strasznie. Potem delikatnie WG zbuffowało i całe szczęście, bo był po prostu nieruchawy jak nie wiem co. Teraz też jakoś wielce potencjalnym czołgiem nie jest, jeśli chodzi o grę. Ma takie dwa cycki, które Wam tutaj niestety przeszkadzają opuścić działo minus 8 stopni, ale to działa tylko niestety do tego miejsca i potem od tego do tego miejsca. Tutaj Wam tutaj chyba robi się z minus 2, więc nawet tego działa nie opuścicie. I to często właśnie przeszkadza podczas celowania, bo nagle kontujecie się całym pancerzem, całym kadłubem i nagle właśnie te dwa cycki się pojawiają, które po prostu przeszkadzają Wam w celowaniu. Więc dla mnie ten czołg jest troszeczkę źle pomyślany, ale kolejna premka zawsze w garażu dobrze jest widziana. Ósmotierowe działo, 8-8 oczywiście, 240 obrażeń na 203 mm przemianej blachy. No i pancerz, jak mówiłem wcześniej, pomijalny kompletnie. Jaki ma tutaj pancerz, ten czołg, 20, 10 i 8, więc jak widzicie, raczej nic nie odbijecie, a heleczki naprawdę Wam miło wejdą w Wasz kadłub. E25, moja perełeczka, mój kochany żółwik, żółwik ninja, czyli mój ninja czołg. Uwielbiam ten pojazd. Troszeczkę szkoda, że Wargaming dało go ostatnio do sklepu, bo te wszystkie pomidorki się rzuciły i teraz on traci tą swoją oryginalność. Ten biały kruk już nie jest tym białym krukiem, każdy może tym czołgiem grać, co mnie troszeczkę irytuje, bo ten pojazd naprawdę wymaga sporo umiejętności, ale się odwdzięczy Wam naprawdę niezłym wynikiem. Ma zajebiste kamo. 65% podczas postoju, 31% podczas ruchu, więc naprawdę świetna maszyna. Schowacie się w krzaczku, świecicie jako spotter, bo możecie grać oczywiście jako spotter, dlatego mam tutaj zamontowaną lornetę. Naprawdę bardzo fajna sprawa, polecam wszystkim. Czołg naprawdę Wam się odwdzięczy świetnymi wynikami. 8,8 cm Pak 43 jak Tiger. Wiele ludzi go sobie nie chwali właśnie, dużo ludzi narzeka na ten czołg, nawet w takim spisce Quickie Baby'ego był na jakiejś tam topie, jeśli chodzi o najbardziej najgorsze czołgi premium pod względem, czy ogólnie czołgi, jeśli chodzi o win ratio. Nie dziwię się, bo ten czołg wymaga sporo umiejętności. To nie jest czołg, który się wyjeżdża na pałę i się po prostu przyjmuje damage i się robi damage, ponieważ on ma tutaj dosyć gorsze działko niż ten zwykły jak Tiger oczywiście. 8,8 cm, obrażeń 240, na penetracji 203. Mieć na ósemki, dziewiątki to nie zawsze wystarcza. Pancerz też nie jest jakiś wielce znakomity. Mamy tutaj 250 obrażeń z przodu, milimetr z przodu, 80 z boku, 80 z tyłu. No ale niestety tutaj te boki potrafią łyknąć. No i oczywiście też dolna płyta potrafi też przyjąć pocisk. No i oczywiście gniazdo karabinu. Ale mimo wszystko, jak się schowa tą dolną płytę, to między na te słabsze ósemki, siódemki spokojnie możemy stać i napierdzielać do naszego szybko szczelnego działa. Przypominam, szybko szczelność 11 pocisków na czystym dziale, więc spokojnie możemy sobie ten damage robić i ten czołg naprawdę bardzo fajnie zarabia. Polecam wszystkim, ja osobiście lubię ten pojazd, mimo że ma te win ratio, jakie ma globalne, dla mnie ten pojazd jeden z fajniejszych pojazdów, jeśli chodzi o czołgi premium. No i dodatkowo ma matchmaking plus minus 1 oczywiście, czyli plus 1, a minus 2, może nie wiem jak będzie. Scorpion G, pojazd, który uwielbiałem na początku, wczoraj udało mi się wbić na nim chyba drugą biegłość.
I coś się stało z tym pojazdem ostatnio niedobrego. Nie wiem, coś co tam Wargaming przy nim grzebało, jakiś cichy nerw poszedł, bo te pociski lecą gdzie chcą, w ogóle nie lecą tam, gdzie człowiek celuje. Co nie faktu, że działko, jakie tutaj mamy zamontowane, naprawdę bardzo przyzwoita armata, 9-tierowa, 12,8, 490 obrażeń na penetrację 246, więc cały czas ten czołg naprawdę robi robotę. Nie ma pancerza kompletnie, więc wszystkie haeczki nas lecą jak chcą. Ale nie zmienia to faktu, że damage robi przeokrutny i naprawdę bardzo fajnie zarabia. Jedyny minus, jaki ja widzę obecnie, to, że jeszcze nie mam na nim M-ki. Nie wiem czemu, cały czas próbuję tą M-kę wbić i nie mogę. Miałem dwie oznaki biegłości, a M-eczki nadal brak. Mam nadzieję, że niedługo wpadnie. Ogólnie polecam ten pojazd wszystkim. Bardzo fajna maszynka 8 tieru premium, która nieźle naprawdę zarabia. I dwa ostatnie pojazdy, jakie mam w garażu, jeśli chodzi o Niemców. Grille 15, pojazd naprawdę mega. Strasznie się bałem, co tam się stanie z tym zamiennikiem pancerka Wagena. Waffla, przepraszam, nie wiem jak on się nazywał, Jezus Maria, zapomniałem. Waffenträger, tak, Waffenträger. Strasznie się bałem, co się stanie z tym pojazdem, a ogólnie w metę się wbił normalnie jak w masło ten grillek. Świetne camo, świetne działo, najlepiej skupiające działo na 10 tierach. Szybko szczelne w miarę, więc można na nim robić naprawdę niezłą siekę. Cały czas skupione, więc nie musicie się bać o to, że wam się ten celownik rozjedzie. Dobre camo też daje znać, no i oczywiście słaby pancerz, który niestety pozwoli łykać haeczki jak leci, ale nie zmienia to faktu, że pojazd dla mnie jest świetny, bardzo fajnie mi się nim gra, taki typowy snajper z czwartej, piątej linii, naprawdę świetna rzecz, polecam wszystkim, warto tą dyszkę sobie zrobić. I na koniec Jadwiga S100, na której zrobiłem misję, z tego co pamiętam, chyba, albo na Godzilla, nie pamiętam, ostatnią misję na czołgi typu TEDek dla obiekta 260 z wyróżnieniem. Udało się bić te 8000 i 5 fragów. Ogólnie strasznie tą Jadwigę lubię. Troszeczkę się zakurzyła ostatnio, z racji, że już nie mam tych misji, to już tą Jadwigą nie gram, ale ogólnie tym czołgiem grałem jak szalony i to jest jeden z moich ulubionych pojazdów, jeśli chodzi o 10 tiery. Często nim sobie wyjeżdżam, jeśli mam już okazję, oczywiście. Na razie sobie Jadwiga stoi, ale czasami jak gramy sobie dyszki ze znajomymi, to czemu by nie w plutonie taką Jadwigą sobie nie pojechać. Działko 17 cm, damage 1050 na penetracji 299 na goldzie. To są kumulaki, penetracja, uwaga, 420 mm i haeczki 1400 obrażeń na 85 mm przebijane blachy. Co ciekawe, nie wiem co się dzieje z moją Jadwigą właśnie ostatnio, dlatego nią też nie gram, ale damage mam zazwyczaj poniżej 1000, mam 900, mam 800, nie wiem co te RNG ze mną robi, ale strasznie mnie tutaj oszukuje i mi się to nie podoba, więc dlatego właśnie wygląda tak jak to wygląda. I cóż, dlatego też Jadwiga ostatnio przestała być grywalna przeze mnie, ale chyba do niej sobie powolutku wrócę. I tak wygląda właśnie, proszę Państwa, moje drzewko niemieckie. Godzina prawie, że przegadane. Mam nadzieję, że chyba podzielę to na dwie części. Prawdopodobnie będzie tam po pół godziny niecałe, żebyście się nie znudzili, więc będzie tych odcinków troszeczkę więcej. Więc zaczynamy sobie właśnie od Niemców. Pierwszy odcinek widzieliście, teraz to był drugi w takim razie. Więc zapraszam Was niedługo na kolejne odcinki. Tym razem ZSLR 41 czołgów do obgadania. Nie wiem jak ja to zrobię, ale mam nadzieję, że mi się uda. Tyle z mojej strony, do usłyszenia. Cześć.